Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam niezwykłą przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na niezwykłej uroczystości w Wielkim Święcie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uroczystym posiedzeniu Senatu naszej uczelni. Witam in gremio wszystkich zaproszonych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Witam promowanych, ich promotorów oraz promowanych doktorów habilitowanych. Witam serdecznie naszego gościa honorowego, pana doktora Tadeusza Borawskiego-Besztę. Pan doktor jest organizatorem i wieloletnim kierownikiem najstarszego w Polsce stacjonarnego hospicjum Dom Opatrzności Bożej, gdzie troskliwą opieką znajdują przewlekle chorzy i umierający. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że podczas dzisiejszej uroczystości zostanie wręczony panu doktorowi medal za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam doktora honoris causa naszej uczelni, pana rektora, profesora Jana Górskiego. Chciałbym przy tym podkreślić, że to właśnie pan rektor był inicjatorem uhonorowania pana doktora Tadeusza Borowskiego-Beszty. Dziękujemy bardzo, panie rektorze. Nie ma dzisiaj z nami pana profesora Mariana Szamatowicza oraz pana rektora profesora Zbigniewa Puchalskiego, ale rozmawiałem z nimi i prosili, abym przekazał wszystkim Państwu serdeczne pozdrowienia i gratulacje. Życzymy im dużo zdrowia. Witam serdecznie wszystkich obecnych członków naszej Rady Uczelni. Witam dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli mediów. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to wielkie święto uczelni, ale przede wszystkim święto każdego z Was. To symboliczne podsumowanie Państwa aktywności, które winno budzić słuszną dumę z odkrywania i rozwijania nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. To także zwieńczenie Państwa wielkiej determinacji i uporu w pracy naukowej, prowadzące do wielu osiągnięć i sukcesów. Szanowni Państwo, nasz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest wyjątkową wspólnotą ludzi i idei. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całej społeczności mogliśmy realizować misję i strategię uczelni, kontynuując kluczowe inicjatywy i prowadząc na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie przyszłych medyków. Wierzę, że działania podejmowane przez władze uczelni w zakresie podnoszenia jakości prac badawczych i rozwojowych, rozwoju infrastruktury przyczyniły się do osiągnięcia przez nasz Uniwersytet najwyższych ocen spośród uczelni medycznych w ramach ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych. W ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki kategorię A+ otrzymały nauki farmaceutyczne, a kategorię A nauki medyczne i nauki o zdrowiu, znajdując się tym samym w czołówce wszystkich polskich uczelni. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu naszych pracowników. Świadczy także o najwyższym poziomie badań i projektów naukowych realizowanych na naszej uczelni. Strategicznym elementem postępu nauki jest również współpraca międzynarodowa i w tym obszarze także dążymy do systematycznego rozwoju. W 2022 roku podpisaliśmy 7 umów o współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ponadto w ramach programu Erasmus+ zostało zawartych 6 kolejnych umów międzynarodowych na mobilności zagraniczne. Aktualnie możemy pochwalić się sukcesami w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. W edycji 2022 roku Times Higher Education World University Ranking znalazło się tylko 6 polskich uczelni medycznych. Szczególnie dobry wynik, drugie miejsce pośród polskich uczelni uzyskaliśmy w kategorii Teaching Dydaktyka, Leiden Ranking. Wskaźnik ten wynosił blisko 60%.
UMB zajął ponadto czwarte miejsce pośród polskich uczelni pod kątem jakości publikacji w tym rankingu. W krajowym rankingu uczelni akademickim organizowanym przez Perspektywy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2022 roku utrzymał ubiegłoroczną 21. pozycję. Ale co szczególnie ważne, zajęliśmy drugie miejsce w Polsce pod względem efektywności pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania i rozwój oraz czwarte miejsce w kategorii efektywności naukowej Polsce wśród wszystkich polskich uczelni. W 2022 roku uzyskaliśmy także dwie renomowane akredytacje zagraniczne. Aspire Excellence Certificate of Merit in Student Engagement, nadawany przez Association for Medical Education in Europe oraz akredytację Agency for Public Health Education, potwierdzającą wysoki poziom edukacji na kierunku zdrowie publiczne. W minionym tygodniu Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA, rozstrzygnęła konkurs w ramach programu Welcome to Poland. Kolejny nasz program, A Window to the World, został zatwierdzony do realizacji i otrzymał finansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych. Projekt ten obejmuje zadania związane z wdrożeniem nowoczesnych, cyfrowych narzędzi podnoszących jakość studiowania, umożliwiając rozwój wiedzy dzięki prestiżowym czasopismom naukowym, interaktywnym platformom edukacyjnym czy innowacyjnemu programowi nauczania fizjologii człowieka. Pragnę dodać, że projekt eWindow jest już dziewiątym dofinansowaniem w ramach programu NAWA w projekcie Welcome to Poland, co czyni nasz uniwersytet największym beneficjentem tego programu. Szanowni Państwo, aktualnie na uniwersytecie mamy 311 samodzielnych pracowników nauki, z czego 141 z tytułem profesora i 170 ze stopniem doktora habilitowanego. W ubiegłym roku nasi naukowcy opublikowali 713 prac, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection o łącznej wartości Impact Factor ponad 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca podzielić na 700 to średnio 6 Impact Factor za publikację wychodzi. O wysokiej jakości naszych publikacji świadczą też wartości cytowań. W 2022 roku publikacje z afiliacji UMB były cytowane ponad 21 tysięcy razy. Wiemy, że poziom badań naukowych uzależniony jest także od dodatkowych funduszy zewnętrznych i infrastruktury, którą posiada uczelnia. Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje 115 projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także z funduszy Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki o łącznej wartości ponad 400 milionów złotych. W bieżącym roku uczelnia pozyskała 19 nowych projektów o wartości blisko 9 milionów złotych. Nasz największy projekt, współfinansowany ze środków unijnych RPO, dotyczy infrastruktury badawczej, Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej CBI+. Projekt ten wszedł już w końcową fazę. Intensywnie realizowane są zakupy aparaturowe oraz prace budowlane w nowych laboratoriach. Sukcesywnie oddawane są kolejne budynki do użytkowania. W roku 2022 udało się jeszcze pozyskać dodatkowe 3,5 miliona złotych, co częściowo zniwelowało rosnące koszty związane z inflacją. Całkowita wartość projektu wynosi obecnie blisko 180 milionów złotych. W tym wartość dofinansowania przekracza 140 milionów złotych. A więc w ramach tego projektu zrealizowaliśmy inwestycje o wartości ponad 122 milionów złotych, czyli 70% wartości projektu. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie to przyniesie wymierne korzyści, szczególnie w zakresie zacieśnienia współpracy z sektorem przedsiębiorstw i znacząco podniesie jakość badań naukowych w obszarze prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny precyzyjnej. Mówiąc o dynamicznym rozwoju naszej uczelni, należy podkreślić także konsekwentne unowocześnianie naszej bazy klinicznej. W minionym roku otworzyliśmy nowoczesne centrum psychiatrii obejmujące oddział dla dorosłych i klinikę psychiatrii dziecięcej w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Koszt to 40 milionów złotych.
Zakończyliśmy również wieloletnią inwestycję budynku E1 USK w lokalizacji przy ulicy Żurawiej o wartości ponad 55 milionów złotych, w ramach którego stworzyliśmy wysokiej jakości warunki dla pacjentów oraz do działalności dydaktycznej i naukowej dwóch klinik chorób płuc i gruźlicy. Powstał też w tej lokalizacji niezbędny dotychczas nieistniejący oddział intensywnej terapii. Aktualnie na ukończeniu jest również generalny remont Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, realizowany ze środków budżetu państwa, dzięki któremu znacząco poprawią się warunki hospitalizacji dzieci i młodzieży oraz kształcenia przed- i podyplomowego. Wartość tej inwestycji to ponad 40 milionów złotych. W 2022 roku pozyskaliśmy także kolejne fundusze, 50 milionów na budowę dwóch oddziałów Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji oraz na rozbudowę i modernizację ambulatoryjnej części Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Przyznane finansowanie to 230 milionów złotych. Dzięki wysiłkom oraz wielkiemu zaangażowaniu naszej Rady Uczelni w ubiegłym roku Uniwersytet podpisał umowę o współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku dotyczącą poszerzenia bazy klinicznej kształcenia studentów. Dziękuję raz jeszcze Pani Przewodniczącej i wszystkim członkom Rady Uczelni za pomoc w tej sprawie. Kontynuujemy także starania o uzyskanie dofinansowania budowy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego pod dziedzińcem Pałacu Branickich, który chcemy realizować z poszanowaniem tkanki historycznej dziedzictwa Białegostoku. Jak bardzo jest potrzebne takie centrum dydaktyczne w naszym kampusie, mówi o tym dzisiejsze spotkanie. I chcielibyśmy, żeby wszyscy chętni, wszystkie rodziny, wszyscy bliscy byli tu razem z nami w jednej sali. No, ale jak Państwo wiecie, warunki nie pozwalają na to. Ale są dobre wieści. Na początku czerwca tego roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na prowadzenie dalszych badań archeologicznych na terenie dziedzińca paradnego. Szanowni Państwo, zgodnie ze strategią uczelni stale poszerzamy naszą ofertę edukacyjną. Nasz uniwersytet rozpoczął jako pierwszy w kraju kształcenie na kierunku biostatystyka kliniczna. Prowadzimy także we współpracy z Hasselt University z Belgii studia drugiego stopnia w zakresie biostatystyki oraz rozpoczęliśmy kształcenie podyplomowe w ramach studiów Master of Business Administration w zakresie zarządzania ochroną zdrowia. Cieszymy się bardzo, że nasi absolwenci nieustannie chcą rozwijać karierę naukową i wybierają kształcenie w szkole doktorskiej. Na koniec 2022 roku kształciło się łącznie 169 doktorantów, w tym 47 na pierwszym roku. Ponadto kontynuowane były także studia doktoranckie, na których studiowało 50 osób. W styczniu tego roku zakończył się natomiast 5-letni projekt finansowany z prestiżowego grantu Horyzont 2020. Interdyscyplinarne międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej, biostatystyki i nauk farmaceutycznych. Stopień doktora nauk zdobyło 12 młodych naukowców. Doktoranci, w tym z Indonezji, Meksyku, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, byli autorami ponad 90 publikacji w czasopismach naukowych, łącznym impact factor powyżej 450. Drugi projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pod nazwą Interdyscyplinarne Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych zakończyliśmy w lutym bieżącego roku uzyskaniem przez 11 absolwentów stopni doktora. W projekt zaangażowanych było 6 promotorów spoza Polski oraz 13 recenzentów zagranicznych. Przypominając ostatnie osiągnięcia naszej uczelni, pragnę wymienić również niezwykły sukces chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który tam na górze nam śpiewa pięknie dzisiaj w czasie tej uroczystości. Na początku czerwca podczas międzynarodowego konkursu Krakowia Cantans prezentacje konkursowe naszego chóru w kategorii chóry dorosłe i muzyka sakralna uzyskały najwyższą punktację, przynosząc zespołowi 2 pierwsze miejsca, złote dyplomy oraz kwalifikacje do udziału w Światowych Mistrzostwach Chóralistyki we Włoszech. Serdecznie gratuluję pani dyrygent profesor Annie Moniuszko.
Szanowni Państwo, dla rozwoju nowoczesnej, ambitnej uczelni ważne jest, aby każdego roku powiększało się grono pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, które podnosząc swoje kwalifikacje budują jednocześnie prestiż uniwersytetu. W latach 2022-2023, w ostatnim roku akademickim, na naszej uczelni 121 osób uzyskało stopień doktora oraz 18 osób stopień doktora habilitowanego, czyli prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych. To są rekordowe liczby. Z przyjemnością i dumą informuję także, że 8 nauczycieli akademickich naszej uczelni, w tym 6 kobiet, otrzymało w ostatnim roku akademicki tytuł profesora. Z wielką satysfakcją wymieniam nazwiska. Tytuł profesora w 2022 roku otrzymała pani profesor Agnieszka Adamska, pani profesor Katarzyna Muszyńska-Rosłan, pani profesor Katarzyna Taranta-Janusz. Tytuł profesora w 2023 roku otrzymała pani profesor Anna Baran, pani profesor Edyta Zbroch, pani profesor Hanna Kozłowska i pan profesor Jan Kochanowicz oraz pan profesor Michał Ciborowski. Szanowni promowani, niezmiernie cieszy nas fakt, że nasza alma mater może się szczycić kolejnymi młodymi i bardzo młodymi, ambitnymi naukowcami. Wręczając dziś Państwu dyplomy, potwierdzimy naszą ufność w to, że będziecie godnymi następcami Waszych mistrzów. Nie ustawajcie w poszukiwaniach, nie bójcie się dociekać i zadawać trudnych pytań. Niech odwaga i pasja będą drogowskazem w dalszej drodze naukowej. Jesteśmy z Was dumni, bardzo dumni. Słowa podziękowań i gratulacji kieruję również do promotorów za przekazaną wiedzę, za wspólny wysiłek i współpracę. Jesteście wielkim wsparciem dla młodych pokoleń naukowców, pracowników i studentów. W mądry sposób i wyważony łączycie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej uczelni. Na koniec dziękuję także Państwa rodzinom za wsparcie, okazane zrozumienie podczas tego trudnego procesu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy magnificencjo i poproszę teraz prorektora do spraw nauki i rozwoju, profesora Marcina Moniuszko, o zabranie głosu i zaprezentowanie rozwoju naukowego naszej Alma Mater. Magnificencjo rektorze, Wysoki Senacie, drodzy bohaterowie dzisiejszej uroczystości, wielce dostojni goście. Za kilka chwil już ponad 100 doktorów habilitowanych odbierze uroczyście dyplomy. Usłyszeliśmy nazwiska kilkunastu nowych profesorów. To naprawdę wielkie święto i cię wszyscy serdecznie Państwu gratulujemy. Bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy za wszystko. To jest takie trochę też święto dziękczynienia, takie uczelniane Thanksgiving dzisiaj obchodzimy, bo chcemy też Państwu podziękować za to, że Wasza indywidualna praca, oprócz tego, że jest ogromną satysfakcją dla Was wszystkich, jest też czymś, co składa się na ten fantastyczny dorobek naszej uczelni, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo za chwilę chcemy Państwu powiedzieć i słyszeliśmy też z ust Pana Rektora, jak bardzo staramy się zadbać o tę warstwę również logistyczną, infrastrukturalną, ale wszyscy wiemy doskonale o tym, że najważniejsi w tym wszystkim są ludzie. Najważniejsi są ludzie, którzy po prostu dbają o to, by ich osobiste kariery, oprócz tego, że dawały satysfakcję im samym i były drogą do poszukiwania tej naukowej prawdy, ale jednocześnie te kariery tworzą ten niesamowity nasz potencjał naukowy naszego uniwersytetu. Szanowni Państwo, może za rzadko nam jest to powtarzane, ale my jako społeczność Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, no jesteśmy solą tej ziemi. Może za rzadko nas chwalą, to my sami musimy w takim razie się pochwalić. Naprawdę bez nas trudno wyobrazić sobie ten region. Bez naszej aktywności trudno sobie wyobrazić również wiele aspektów działania naukowego w Polsce. To nie przypadek, to nie przesada. To naprawdę nie kokieteria. Naprawdę to, co robimy, jest bardzo często wyjątkowe. To, co robicie Państwo w swoich indywidualnych pracach badawczych i co robimy wspólnie.
Bo wielką, niesłychaną cechą naszego uniwersytetu jest to, że my bardzo wiele rzeczy robimy wspólnie. Mało tego, wielu znakomitych ekspertów, wielu znakomitych osobistości z naszego uniwersytetu często nawet poświęciło własną osobistą karierę w imię jakichś właśnie bardziej tych szerokich planów, które mają służyć społeczności, nie tylko społeczności akademickiej, ale naszemu społeczeństwu. Wszystko, co robimy, to suma tych indywidualnych wysiłków, indywidualnych poświęceń. Naprawdę UMB to my i UMB to państwo i to jest coś naprawdę niesamowitego. Powinniśmy sobie podziękować zawsze, jeżeli nawet nie wszyscy i zawsze pamiętają o nas. To, co robimy, jest wyjątkowe w aspekcie organizacji ochrony zdrowia i w aspekcie naukowym, bo dbamy o to, co najważniejsze w życiu, o zdrowie i życie ludzkie. Czy bezpośrednio w szpitalach, w naszych poradniach, w innych miejscach, w naszych zakładach opieki zdrowotnej, czy też przyczyniając się do tego, do tej dbałości poprzez naszą działalność związaną z aktywnością naukową. Bo to wcześniej czy później, mniej lub bardziej bezpośrednio, dotyczy przecież tego, że pomożemy chorym ludziom w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Dlatego naprawdę, bez żadnej kokieterii, jesteśmy bardzo w tym wszystkim wyjątkowi. Na szczęście jesteśmy, możemy również poszczycić się tym, że te nasze indywidualne sukcesy i to nasze indywidualne poświęcenie znajduje również wyraz w obiektywnym potwierdzeniu również naszej wyjątkowości. My, szanowni państwo, wiemy to już od roku i państwo o tym słyszeli, ale myślę, że od dobrych nowin nigdy dosyć. My naprawdę zostaliśmy sklasyfikowani w ścisłej, słownie w bardzo ścisłej, na palcach jednej ręki po wypadku Drwala w Tartaku, bardzo jednej ręki ścisłej czołówce wszystkich uczelni, nie tylko uczelni medycznych. Zostaliśmy sklasyfikowani w tej ewaluacji na jednym z pierwszych miejsc, nie dlatego, że dostaliśmy punkty za pochodzenie, bo mamy bardzo piękny region, w którym Podlasie, powinniśmy też o tym pamiętać, to naprawdę chyba jeden z piękniejszych regionów Polski. Góry piękne, morze piękne, ale co Podlasie, to Podlasie. Nie dlatego, że nasze kochane miasto ma taką piękną, choć czasami skomplikowaną historię. Jak wspomniałem, za pochodzenie i położenie i za bliskość granicy punktów dodatkowych w ewaluacji nam nie dawano. Ale właśnie za to, co państwo zrobili, za te indywidualne wysiłki wszystkich z nas i również za tę ogromną, niesamowitą pracę, którą wykonaliśmy właśnie wspólnie z fantastycznymi zespołami dziekańskimi w procesie tej ewaluacji. Proszę mi wierzyć, to była niesłychanie ciężka praca. To byli wspaniali ludzie, którzy poświęcili znaczną część swojego życia właśnie po to, w ciągu tego ostatniego ponad roku, żebyśmy w tej ewaluacji wypadli godnie, tak jak na to zasłużyliśmy i dlatego raz jeszcze serdecznie państwu za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy w naprawdę bardzo ścisłej czołówce, już nie wspominam, że na pierwszym miejscu spośród wszystkich uczelni medycznych. Dlaczego to jest potrzebne? Czy to chodzi tylko o prestiż? Tak, to jest ważne, ale to też nie chodzi tylko o to, byśmy siebie utwierdzali w tym, no jesteśmy pierwsi, jest super, jest fajnie. Tak, to jest bardzo miłe, ale to są też pieniądze. To są też pieniądze i ten wątek pieniędzy co chwilę się przejawia gdzieś i przemyka w tych naszych wszystkich rozważaniach. To on nam w dużej mierze spędza sen z oczu, bo tych pieniędzy ciągle jest za mało w stosunku do naszego potencjału i do naszych możliwości i do naszych ambicji przede wszystkim. Dlatego tak ważne było zadbanie o ten bardzo wysoki wynik ewaluacji. Z tego bardzo się cieszymy. Ja oczywiście wiem, że później po kilku miesiącach, prawie wszyscy się odwołali. Sporo o uczelni dostało jakieś podwyżki, jeżeli chodzi o punktację ewaluacyjną, ale nie wszystkie. W tym momencie jednej uczelni medycznej udało się z nami zrównać, drugie troszeczkę się zbliżyły. Dalej jesteśmy liderem. Dalej jesteśmy liderem i dalej jest to powodem, mam nadzieję, że również dumy dla wszystkich państwa, bo jak wspominam, to co jest suma państwa indywidualnych wysiłków. I bardzo za to dziękujemy. I oczywiście tej ogromnej pracy, o której wspomniałem, naprawdę wspaniałych zespołów dziekańskich, które zrobiły wszystko, żeby efekty tej pracy zostały w odpowiedni sposób docenione. Szanowni państwo, jak te indywidualne wysiłki sumują się w to, co widzimy w naszym działaniu? Jak wspominał już pan rektor, naprawdę i to jest bardzo cieszy i za to raz jeszcze dziękujemy, za ten państwa nieustanny niepokój naukowy, tę chęć tego, by ciągle wyważać nowe drzwi, by nie zatrzymać się na tym, co było do tej pory. I widać tego efekty również w poziomie tym parametrycznym. Widzimy, jak rośnie całkowity chociażby ten impact factor naszych publikacji. Widzimy, jak rosną cytowania, o których już wspominał także pan rektor. A teraz widzimy coś innego jeszcze, także nie będę już tego przykrywał. Widzimy, w jaki znakomity sposób nasza rozpoznawalna staje się nasza nauka również w tym aspekcie.
jak bardzo staramy się też w to wszystko wejść. Są też oczywiście pewne koszty z tym związane. Notabene budzi to ciągłe zdziwienie gdzieś tam w centrali, jak to możliwe, że publikacje kosztują, ale no, nikt nie jest w stanie zrozumieć niestety, że wydawnictwa, że czasopisma to nie są organizacje charytatywne i one jednak za to rozpowszechnianie nauki również sobie pewne środki no, życzą. Ale co za tym idzie, my staramy się również nadążać, znacznie mam nadzieję przewyższając wskaźnik inflacji, z finansowaniem również tych wewnętrznych projektów, kiedyś zwanych statutowymi, dzisiaj się jeszcze więcej, dlatego tym bardziej serdecznie Państwa zachęcamy również do sięgania po pieniądze, które są poza uczelnią. To jest notabene taki aspekt, którym stosunkowo łatwo stracić ten dystans do innych uczelni. To jest, ma swoje znaczenie zarówno indywidualne dla wszystkich z nas, ale też dla oceny uczelni jako takiej. Gorąco do tego zachęcam, ale również, ponieważ mamy uczelniane Thanksgiving, dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy ten trud podejmują, bo wiemy, jakim trudem i poświęceniem jest jednak przygotowanie wniosku do agencji tej czy innej, do NCN, NCBiR-u, ABM-u itd., itd. Cieszymy się, że widzimy tu bardzo wyraźny trend wzrostowy. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Chcę Państwu również przypomnieć, że jest bardzo wiele profitów związanych z uzyskaniem grantów, zarówno profitów organizacyjnych, ale też nie ukrywajmy profitów ekonomicznych, profitów finansowych. Cieszymy się z tego, że te słupki rosną, ale to jest coś, co powinniśmy stale podtrzymywać, to jest, do czego Państwa nieustannie gorąco zachęcam i deklarujemy wsparcie uczelni w tym aspekcie dla wszystkich Państwa, którzy będą tym bardzo zainteresowani. Duży aspekt naszej działalności stanowi również to, jak staramy się łączyć naukę z kliniką. I tutaj takim nowym perspektywą otwarcia stało się powołanie instytucji, która finansuje właśnie badania kliniczne, ale również w aspekcie naukowym. Mamy tu sukcesy w postaci zdobywania grantów z Agencji Badań Medycznych na ponad 80 milionów złotych, co budzi czasami pewną zazdrość w niektórych częściach innych krajów, ale to jest Państwa ciężka praca. Państwo napisali bardzo dobre wnioski, otrzymali finansowanie. Serdecznie raz jeszcze Państwu tego gratulujemy. Mało tego, zachęcamy wszystkich pozostałych, by jak najchętniej, jak najczęściej z tej możliwości korzystali, bo daje ona takie możliwości, której do tej pory NCN i NCBiR czasami nie były w stanie z racji na pewne swoje ograniczenia stworzyć. Cieszy nas to, że w tym kierunku idziemy. Część z Państwa może pomyśleć, ach, statystyki, tam wszystko idzie do góry, no i co z tego, no to wszystko generalnie inflacja, to może i osiągnięcia idą do góry. Ja wiem, że jako naukowcy musimy być bardzo ostrożni z wyciąganiem wniosków ze statystyki. Jak Państwo wiedzą, to jest stara prawda, 9 na 10 kobiet nie lubi koleżanek swoich mężów. 9 na 10 mężczyzn lubi koleżanki swojej żony. Wniosek? Czy mężczyźni są bardziej sympatyczni? No, wydawałoby się, że to bardzo oczywiste, ale musimy to przedyskutować jeszcze z naszym Centrum Biostatystyki i z naszym Zakładem Statystyki. Nie wszystkie wnioski może są oczywiste, ale jedno jest pewne. To, co się dzieje w uczelni, to jest naprawdę po prostu coś, co jest konsekwencją przede wszystkim Państwa niesamowitej, niepohamowanej pasji i tego, co staramy się jako te struktury organizacyjne uczelni, jako osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie uczelni, cały czas podtrzymywać, a wręcz stymulować jeszcze kolejnymi działaniami. I tego przejawem są chociażby inwestycje, o których wspominał Pan Rektor. Te inwestycje, które są jak na nasze warunki, na zawrotną kwotę, w aspekcie chociażby samym naukowym, ponad 200 milionów złotych, które niestety nie spadły z nieba. Uwierzcie mi Państwo, że ta suma tych 200 ponad milionów złotych to są kwoty wyszarpane, wychodzone, wyjeżdżone, wynegocjowane, wybłagane, wycokolwiek. Po prostu to nie jest tak, że te pieniądze gdzieś spadają z nieba, bo coś się komuś należy. Za każdym razem staramy się przekonać do pewnej wizji, czy to instytucje pośredniczące w środkach, funduszach europejskich, czy ministerstwa, czy inne instytucje, staramy się przekonać je do pewnej wizji. Bardzo cieszymy się, że pomimo różnych kłopotów ekonomicznych, ale te wizje bywają często akceptowane, co przekłada się właśnie na możliwość zdobycia tych środków właśnie dla Państwa. Bo te inwestycje, o których wspominał właśnie Pan Rektor, to są w dużej mierze, przede wszystkim zapewniają dwie absolutnie ważne rzeczy. Pozwalają przenieść naukę w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na jeszcze wyższy poziom. Już jest bardzo wysoki, ale na jeszcze wyższy poziom. Na poziom, który daje szansę, i co jest też również ważne, na włączenie się innych również do tych badań. Dlaczego to jest istotne? Bo to, co nas wyróżnia, to oprócz tego, że jesteśmy najfajniejszym uniwersytetem w Polsce, to jesteśmy również super fajną wspólnotą ludzi.
I my naprawdę bardzo fajnie ze sobą współpracujemy wewnątrz. To jest niesłychane coś, co może czego na co dzień nie doceniamy, co nie zawsze dzieje się, co nie zawsze jest naprawdę regułą w innych uczelniach. My lubimy siebie bardzo często, może nie wszyscy, wszystkich, ale na ogół siebie bardzo lubimy i chcemy ze sobą współpracować. Co jest też ważne, że to się przekłada na konkretne późne działania i te działania umożliwiają właśnie te inwestycje, o które tak mocno walczyliśmy, które teraz wchodzą w życie. Jeden z najlepszych biobanków chociażby, który mamy w Europie, umożliwia i zaprasza wszystkich klinicystów do tego, by weszli, by za pomocą właśnie nowych metod mogli tak kolekcjonować swoje próbki materiału biologicznego, by umożliwiały one wykonywanie później badań genomicznych, metabolomicznych, proteomicznych. I to są zasoby, z których mogą korzystać wszyscy i wszystkich Państwa do tego zapraszamy. A mamy dzisiaj doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów. Szanowni Państwo, to wszystko, co tu pokazujemy, jest dla Państwa. Inwestycje, o których mówiliśmy i wspominaliśmy przed chwilą, chociażby Collegium Floridum, gdzie mamy najnowocześniejsze metody obliczne w zakresie metabolomiki, proteomiki, czy Centrum Futuri, gdzie mamy do czynienia również z metodami genomicznymi. To wszystko czeka na Państwa wkład, współpracę, bo to wszystko, jak za chwilę pokażę, prowadzi do wygenerowania niesamowitej i niespotykanej nigdzie w Polsce. I powiem śmiało, w tej części Europy również, ilości wyjątkowych danych, nie pod względem tego, że jest ich tak super zawsze dużo, choć jest ich dużo, ale pod względem również jej jakości. To jest coś, to są instytucje, to są nowe centra badawcze, to są nowe laboratoria, tak zwane core facilities, które zapraszają wszystkich Państwa do współpracy. Będziemy o tym Państwu przypominali, będziemy gorąco Państwa do tego zachęcali, bo są to unikalne możliwości w zakresie tych najnowocześniejszych technik badawczych, genomowych, metabolomowych, proteomowych, radiomicznych i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie Państwa do tego zachęcamy. Sprawić w dobrym tego słowa znaczeniu i powinniśmy proponować, one umożliwiają zaproponowanie w zupełnie nowych rozwiązań, nowoczesnych, w nowoczesnej medycynie. To jest coś, z czego naprawdę jesteśmy dumni. To wszystko, co powstaje, jest dla Państwa. Dbamy też i staramy się jak najbardziej dbać w miarę możliwości finansowych o odtwarzanie czy unowocześnianie dotychczasowej infrastruktury badawczej tam, gdzie tylko jest to z powodów finansowych możliwe. To zawsze jest naszym priorytetem. Pewnie, jak wspomniałem, że nie jesteśmy superpotęgą ekonomiczną, ale staramy się robić to, cokolwiek jest tylko możliwe. O inwestycjach klinicznych słyszą Państwo wielokrotnie. Pamiętajcie, że za tym idzie też wzmocnienie potencjału naukowego. To jest coś, co bardzo, bardzo cieszy i to jest coś, co się Państwu przede wszystkim oczywiście należy, ale co stwarza niesamowitą szansę i do skorzystania z tej szansy gorąco i serdecznie Państwa zachęcamy, bo to wszystko jest dla Państwa. To jest po to, by oprócz tego, co Państwo do tej pory robicie, otworzyć jeszcze nowe możliwości, by zobaczyć, że na tej uczelni, w tej społeczności, dzięki indywidualnym i zbiorowym wysiłkom społeczności uniwersytetu tworzymy niesamowite ilości danych, które można wykorzystywać później przez lata. My oczywiście współpracujemy, mamy wspaniałą współpracę naukową z wieloma innymi osobami, ale chodzi o to, żebyście Państwo, nasza społeczność skorzystali z tego w sposób maksymalny, byśmy mogli cieszyć się z nowych odkryć, bo mamy taki potencjał organizacyjny, logistyczny, a Państwo mają potężny potencjał intelektualny, by z tego skorzystać. Mamy tradycję w Białymstoku, że potrafimy odbudowywać rzeczy, które były zniszczone, chociażby Pałac Branickich jest tego wielkim przykładem, czy w ogóle nasze centrum miasta zniszczone w czasie wojny w doskonałym, no niestety, no prawie praktycznie, ale mamy też tradycję tego, że czasami, a nawet bardzo często, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma tę niesamowitą moc i ambicję zaczynania i tworzenia rzeczy zupełnie od nowa. Takich rzeczy, o których innym się nie śniło. I takim przykładem chociażby mamy tutaj, na kogo się powoływać, chociażby patron naszego dziecięcego szpitala, który stworzył język jakiś zupełnie nowy. My też tworzymy nowy język często komunikacji medycznej, nowy język rozwiązań medycznych. I to jest coś, co tworzymy sami. Nikt nam tego nie kazał. To jest wizja ludzi, którzy tu pracują i Państwa niesamowitego potencjału też możliwości współpracy. To jest to, jak rozumiemy nasze pojęcie tej nowoczesnej medycyny, nowoczesnej nauki, tej innowacyjnej nauki. Szanowni Państwo, kto jak nie my i gdzie jak nie w Białymstoku, naprawdę, to musi być zrobione tutaj, to jest robione tutaj, my to robimy. My nie mamy może miliardów pacjentów, my nie mamy może miliardów dolarów i euro na wydatki. Niestety nie mamy, prywatnych fundacji bardzo bogatych jeszcze, może ktoś z Państwa założy, ale to, co mamy, staramy się wydawać w niezwykle skondensowany i celowany sposób, bazując na jakości i na wykorzystaniu potencjału tej współpracy. I daje nam to naprawdę
olbrzymią i Państwu, jestem przekonany, da olbrzymią frajdę w przyszłości poprzez możliwość wykonywania tych super nowoczesnych analiz, super nowoczesnych badań, do czego serdecznie Państwa w tym wszystkim zachęcamy. Cała masa niesamowitych badań rozpoczętych, które trwają i które czekają również na Państwa współudział i na satysfakcję po prostu z osiągania kolejnych wyników. To staje się naszą takim, szczerze mówiąc, no troszeczkę, jak to się teraz w biznesie mówi, pewnym benchmarkiem, że jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy pewien system nowoczesnej medycyny precyzyjnej, która łączy w sobie bardzo innowacyjne metody z bardzo dokładną oceną stanu klinicznego. To wygląda prosto na rysunku, a uwierzcie mi Państwo, że w bardzo, bardzo niewielu miejscach na świecie to się udało, w Polsce nie wiem, czy ktoś rzeczywiście odniósł sukces w takiej integracji pewnych działań. To nie jest proste, to jest wręcz przeciwnie, to jest szalenie często trudne, ale to jest niesłychanie satysfakcjonujące i daje nam olbrzymi potencjał do dalszych działań. I to jest coś, do czego naprawdę, w czym warto uczestniczyć i w czym będziemy uczestniczyli, bo mamy, znowu, to jest fakt, jak pokazują zresztą wszystkie statystyki, wszystkie ewaluacje, mamy po prostu na naszym pokładzie, naszego wspaniałego Uniwersytetu Medycznego, po prostu najlepszych ludzi, którzy tworzą niesamowitą wspólnotę, której się chce i za to bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy i raz jeszcze gratulujemy osiągnięcia tych dzisiejszych indywidualnych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Bardzo pięknie dziękuję, panie prorektorze. Widzę, że państwa serca naukowe są pokrzepione i pełne optymizmu na dalszą kreatywną pracę. Szanowni państwo, teraz nastąpi bardzo uroczysty, podniosły moment naszej dzisiejszej celebry. Otóż będzie to wręczenie medalu za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku doktorowi Tadeuszowi Borowskiemu Beszcie. Proszę państwa wszystkich o powstanie. Zapraszam jego magnificencję tutaj na dół. Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przyznał medal za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku panu doktorowi Tadeuszowi Borowskiemu Beszcie, będący wyrazem uznania wspólnoty akademickiej za pana działalność jako lekarza, wolontariusza oraz społecznika na rzecz chorych przebywających w hospicjum, a także za owocną, wieloletnią współpracę z naszą Alma Mater. Proszę o wielkie brawa. Pięknie dziękuję, panie rektorze. Serdecznie gratulujemy panu doktorowi i proszę pana doktora o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, które odbieram nie tylko indywidualnie, ale też jest to wyróżnienie dla moich koleżanek i kolegów, też absolwentów tutejszej uczelni. To my tą inspirację do robienia tego, co należy robić, czerpaliśmy właśnie z uczelni. Nasi profesorowie, w imieniu tutaj pana rektora Kielanowskiego, profesora Legierzyńskiego, profesora Sławińskiego, to oni nas właśnie tak uwrażliwiali na to, że trzeba zrobić wszystko, żeby nieść pomoc naszym chorym. I są chorzy, których nie możemy wyleczyć, ale możemy im pomagać dalej, możemy im ulżyć w cierpieniu. I dlatego powstała ta idea zbudowania hospicjum, powołania hospicjum, zarówno świadczącego w domach pomoc, jak też w hospicjum stacjonarnym. No, udało nam się dzięki ofiarności społecznej pobudować hospicjum i to w takich miejscach, to była willa naczelnika carskiego więzienia
To było Imperium Rosyjskie ówczesne, bardzo rozległe, sięgające przecież aż do Częstochowy oraz schron po okupantach niemieckich. Rzesza miała 1000 lat liczyć, prawda, a w tych miejscach, po tych imperiach obu powstało właśnie hospicjum liczące około 70 łóżek, gdzie możemy przyjmować praktycznie bez kolejek, które są takim troszeczkę obecnie pewnym utrudnieniem. Możemy przyjmować chorych. Łącznie żeśmy mogli, mieliśmy pod opieką ponad 20 tysięcy pacjentów w hospicjum domowym i stacjonarnym. I tu muszę się podzielić z Państwem takim naszym doświadczeniem, że spośród tych 20 tysięcy chorych nikt spośród naszych podopiecznych nie prosił, nie domagał się, nie żądał skrócenia mu życia. Tam, jeżeli otoczymy ich opieką, nie tylko taką lekarską, pielęgniarską, ale także psychologiczną i duchową, gdzie są też i poza lekarzami, pielęgniarkami, psycholodzy i kapelani, to ci pacjenci mający poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiego zaufania, nie proszą skracania ich życia i my staramy się właśnie służyć im do końca ich dni, żeby byli właśnie mieli takie poczucie, że ktoś przy nich jest i ktoś ich nie zawiedzie. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Będziemy się starali nadal przyjmować wszystkich pacjentów z różnych klinik Uniwersytetu Medycznego. Jesteśmy do usług, jeśli tak można panie rektorze powiedzieć. Cieszymy się, że w murach naszych powstała klinika medycyny paliatywnej i za to rozszerzenie tej naszej medycyny właśnie paliatywnej również bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. To szczere, gorące oklaski specjalnie dla pana doktora za pańskie ogromne, pojemne serce i poświęcenie dla rzecz pacjentów. Proszę państwa, teraz odbędzie się już wręczenie dyplomów na początek doktorom habilitowanym, a dziekani Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu wręczą dyplomy doktorom habilitowanym. Jako pierwszą proszę panią dziekan profesor Irinę Kowalską o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Małgorzata Chlawicz. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Barbara Choromańska. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Kamil Krzysztof Grubczak. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Joanna Kuć.
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Łukasz Kuźma. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Mateusz Krzysztof Maciejczyk. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Agnieszka Mikłosz. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Beata Mariola Modzelewska. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medycznej utrzymuje pani Ewelina Pichtel. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Ptaszyńska. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Siewka. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Magdalena Weinder-Glunde. Serdeczne gratulacje. A teraz poproszę pana dziekana profesora Wojciecha Miltyka o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymała Marta Baranowska-Kuczko. Naukowy doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymała Agnieszka Gornowicz. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne uzyskała Ilona Ościłowska.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne uzyskała Emilia Szymańska. Serdecznie gratulujemy. Proszę teraz pana dziekana profesora Sławomira Ternikowskiego o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Nauk o Zdrowiu. Stopień doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Beata Kowalewska. Stopień doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani dr Rota Kilańska. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi promocja doktorów nauk. Prosimy panią dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, profesor Irinę Kowalską o przeprowadzenie przysięgi. Zapraszam również magnificencję rektora. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Doctorante clarissime, doctorandique clarissimi, dissertationibus conscriptis et examinibus cum laude superatis, collega constituas sunt ad explorandum doctrinam et facultatum eorum, qui in arte medica doctoris nomen ac honorem consequi student, nos adimus, ut vos eo honore, quem appetivistis in hoc solemni concessu ornaremus. Sed prius fides esdanda vos tales semper futuros, quales vos sesse iubebit dignitas, quam obtenibitis et nos vos fore superamus. Spondebitis igitur. Primo. Vos huius universitatis in quod summum in arte medica gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes quod poteritis adiuturos esse. Secundo, honores hos, quos in vos collaturi summus integros in columusque servaturos esse, et nunquam ab eis se ingatur perfecta morum vitecque honestas. Tertio. Doctrinas, in quibus nunc poletis cum industria vestra culturos, tum omnibus incrementis, que prodegliente tempore hec artes ceperit acturos. Quatro. Usum autem et facultatem vestram ad salutem et prosperitatem hominum studiose conversurus denique, cunctis officis, que probum medicum decent et que paria sunt humanitate erga quemque functuros esse. Utrum spondebitis ac policebimini hec ex animorum vestorum sententia, itaque, iam nihil impedis, quo minus honores, quos obtinere cupitis, vobis imperatimus, ergo ego, in promotorum nomine, legitime constituorum, vos dominas et dominos, ex universitete medica Bialostociensi, ex decreto ordinis mei, medicine doctores creo, creatos renuncio omnique,
Jura Doctorum ac Privilegia in vos confera. Tam, gdzie Podlasia zielone serce bije i gdzie Branickich pałac dumnie trwa, uczelnia nasza od wielu lat żyje i szczytne cele w swym działaniu ma. Medyczna uczelnia to kadra rzetelna, kształci medyków, wesela i świat, a zdrowie pacjenta to pani rzecz święta. Hipokratesa szanują, szanują od lat. W mieście, gdzie planty i gdzie kościuszki rynek uczą w cierpieniu ludziom pomoc nieść. Tutaj wydziały i kliniki słynne skażą, jak czyny przekuć mądrą treść. Medyczna uczelnia to kadra rzetelna, kształci medyków, wesela i świat, o zdrowie pacjenta to pani rzecz święta. Hipokratesa szanują, ludzie szanują. Można spocząć, dziękuję bardzo. Naszym gościom wyjaśnię, że to był piękny hymn Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku właśnie w wykonaniu naszego akademickiego chóru pod dyrekcją pani profesor Anny Moniuszko. Proszę teraz panią dziekan Ignę Kowalską o wręczenie dyplomów doktorom Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Joanna Olga Bagińska. Promotorem w rozprawie pani docent Agata Korzeniecka-Kozerska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Marcin Wiesław Bernaczek. Promotor w rozprawie pani docent Ewa Dolińska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Małgorzata Bernadowicz. Promotorem w rozprawie pan docent Łukasz Bołkun, promotor pomocniczy pan docent Andrzej Eliaszewicz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Patrycja Bielawiec. Promotor w rozprawie pan profesor Adrian Chabowski. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Tomasz Charytoniuk. Promotor w rozprawie pan profesor Adrian Chabowski.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Wojciech Budny, promotor w rozprawie pan profesor Ziemowit-Ziętkowski. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Kamil Bijowski, promotor w rozprawie pani docent Ewa Dąbrowska, promotor pomocniczy pani doktor Joanna Rogalska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Ewa Paszkowska, promotor w rozprawie pani docent Monika Zbucka-Krętowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Anna Bukłacha, promotor w rozprawie pan docent Piotr Wieczorek. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Aleksandra Czajkowska, promotor w rozprawie pani docent Urszula Daniluk. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Czajkowska, promotor w rozprawie pani profesor Edyta Zbrok. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Zofia Natalia Dąbrowska, promotor w rozprawie pani profesor Małgorzata Pietruska, promotor pomocniczy pani doktor Joanna Rogalska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Michał Maciej Nawrocki,
Promotor w rozprawie, pani profesor Małgorzata Pietruska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Marta Wróblewska, promotor w rozprawie pani profesor Małgorzata Pietruska. Stopień doktora nauk otrzymuje pani Anna Grochowska, promotor w rozprawie pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska, promotor pomocniczy pani docent Justyna Dunaj-Małyszka. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Krzysztof Rutkowski, promotor w rozprawie pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Mulugeta Aseratievondim, promotor w rozprawie pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska, promotor pomocniczy pani docent Justyna Dunaj-Małyszko. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Bence Galik, promotor w rozprawie pan docent Attila Ginesei. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Maciej Dulewicz. Promotorzy w rozprawie to pani profesor Barbara Mroczko i pan profesor Piotr Lewczuk. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Dominika Jakubowicz-Lachowska, promotor w rozprawie pan profesor Jan Kochanowicz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Robert Rutkowski, promotor w rozprawie pan profesor Jan Kochanowicz.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Milena Jamiłkowska-Sztabkowska. Promotorem w rozprawie pani profesor Barbara Głowińska-Olszewska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Maciej Janica, promotor w rozprawie pan profesor Janusz Dzięcioł. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Ilona Juchnicka, promotor w rozprawie pan docent Mariusz Kuźmicki. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Szymon Maciej Kocajnda, promotor w rozprawie pan profesor Tomasz Hinrle. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Tomasz Kowalczyk, promotor w rozprawie pan docent Piotr Zabielski. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Kamila Roszczyc-Owsiejczuk, promotor w rozprawie pan docent Piotr Zabielski. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Paweł Malinowski, promotor w rozprawie pan profesor Sławomir Ławicki. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Beata Urszula Małkowska, promotor w rozprawie pani docent Małgorzata Knap.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Miniewska. Promotor w rozprawie pan profesor Michał Ciborowski. Promotor pomocniczy pani doktor Małgorzata Mojsak. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Agnieszka Mucha. Promotor w rozprawie pan profesor Lech Chrostek. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Dagmara Przekop. Promotor w rozprawie pan profesor Lech Chrostek. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Sylwia Olszewska. Promotorzy w rozprawie pan profesor Jerzy Pałka i pani profesor Antonella Forlino. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Bartosz Piszczatowski. Promotor w rozprawie pan docent Andrzej Siśkiewicz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Urszula Radzikowska. Promotor w rozprawie pani docent Milena Sokołowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Mariusz Rogucki. Promotor w rozprawie pani docent Anna Popławska-Kita. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Magdalena Sawczuk-Siemieniuk. Promotor w rozprawie pani docent Izabela Szarmach, promotor pomocniczy pan docent Jan Borys. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Emilia Sawicka-Śmiarowska. Promotor w rozprawie pan profesor Karol Kamiński.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Jakub Kacper Spałek, promotor w rozprawie, pan profesor Robert Budzki, promotor pomocniczy, pan doktor Sławomir Okła. Stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Ewa Stogowska, promotor w rozprawie czytająca. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Anna Szyszkowska, promotor w rozprawie pani docent Anna Lisowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Adam Kamil Trzeszczkowski, promotor w rozprawie pan profesor Sławomir Pancewicz, promotor pomocniczy pani docent Justyna Dunaj-Małyszko. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Marlena Tynecka, promotor w rozprawie, pan docent Andrzej Eliaszewicz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Werbel, promotor w rozprawie pani profesor Katarzyna Taranta-Janusz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Monika Anna Wójcik, promotor w rozprawie, pan profesor Witold Pepiński. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Izabela Zieniewska-Siemieńczuk, promotor w rozprawie pani profesor Anna Zalewska.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Michał Jakub Kwiatkowski, promotor w rozprawie pan profesor Adam Hermanowicz. Serdecznie Państwu gratulujemy. Dziękuję bardzo Pani Dziekan. Proszę teraz Pana Dziekana Profesora Wojciecha Miltyka o wręczenie dyplomów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Joanna Piechota. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowany Wojciech Jelski. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Barbara Maria Piskur. Promotorem w postępowaniu jest profesor Andrzej Przylipiak, promotorem pomocniczym doktor habilitowany Marek Niczyporuk. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Marek Andrzej Puchnarewicz. Promotorem w postępowaniu jest profesor Sławomir Ławicki. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Magdalena Sienkiewicz. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowany Bogdan Cylwik. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Katarzyna Supruniuk. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowana Iwona Radziejewska. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Jolanta Beresa. Promotorem w postępowaniu jest profesor Barbara Malinowska.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Kamila Buzun. Promotorami w postępowaniu są profesor Anna Bielawska i profesor Roman Lesyk. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Katarzyna Jakimiuk. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowany Michał Tomczyk. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Aleksandra Maria Juszczak. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowany Michał Tomczyk, drugim promotorem profesor Mariana Zawko-Koncic. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pan Jakub Władysław Strawa. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowany Michał Tomczyk. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Karolina Lędzio. Promotorem w postępowaniu jest profesor Anna Bielawska, promotorem pomocniczym Agnieszka Gornowicz. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pan Krzysztof Mińczuk. Promotorem w postępowaniu jest profesor Barbara Malinowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pan Patryk Remiszewski. Promotorem w postępowaniu jest profesor Barbara Malinowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Katarzyna Olechto. Promotorem w postępowaniu jest profesor Katarzyna Winnicka.
Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pan Karol Paweł Rukowski. Promotorem w postępowaniu jest profesor Jerzy Pałka, promotorem pomocniczym doktor habilitowana Ilona Ościłowska. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Joanna Sutkowska-Skolimowska. Promotorem w postępowaniu jest doktor habilitowana Anna Galicka. Stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymuje pani Magdalena Wojak. Promotorem w postępowaniu jest czytający. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Dziękuję Panie Dziekanie. I poproszę teraz Pana Dziekana, profesora Sławomira Terlikowskiego o wręczenie dyplomów doktorom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Stopień doktora nauk o zdrowiu w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje Pan Marcin Nizioł. Promotor rozprawy pani doktor habilitowana Anna Ryczynicz. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Anna Maria Gładka. Promotor pani profesor Elżbieta Maciorkowska. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Anna Sienkiewicz, promotor czytający. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Adam Jakubowski, promotor, pani doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelaźniakowicz.
Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Inna Jemieszczyk. Promotor pan profesor Jerzy Robert Ładny. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Paweł Kitlas. Promotor pan profesor Jan Kochanowicz. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Justyna Sołowiej-Chmiel. Promotor pan profesor Napoleon Waszkiewicz. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Monika Chojnowska, promotor rozprawy pan doktor habilitowany Adam Lemancewicz. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Marta Świętek, promotor rozprawy pani profesor Zyta Beata Wojszel. Panią profesor jeszcze poproszę o zostanie. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Katarzyna Zubrewicz, promotor pani profesor Zyta Beata Wojszel. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Ewa Romankiewicz, promotor rozprawy pani doktor habilitowana Jolanta Lewko. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Paulina Kalinowska, promotor rozprawy pani profesor Ludmiła Marcinowicz.
Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Barbara Kiełczewska, promotor rozprawy pani profesor Lucyna Ostrowska. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Magdalena Lech, promotor rozprawy pani profesor Lucyna Ostrowska. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Katarzyna Witczak-Sawczuk, promotor rozprawy pani profesor Lucyna Ostrowska. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Magdalena Anna Małyska, promotor rozprawy pan profesor Marek Szczepański. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Zuzanna Łada, promotor rozprawy czytający. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Justyna Kackiełot-Komulewicz, promotor rozprawy pan doktor habilitowany Leszek Boćkowski. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Emilia Kłos-Jasińska, promotor rozprawy pani profesor Elżbieta Klajewska-Kułak. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Beata Wioletta Jankowska, promotor rozprawy pani doktor habilitowana Małgorzata Elżbieta Zujko.
Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Joanna Masłowska. Promotor rozprawy pani doktor habilitowana Małgorzata Elżbieta Zujko. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Ewelina Krupowicz. Promotor rozprawy pani doktor habilitowana Cecylia Łukaszuk. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Katarzyna Roszkowska. Promotor czytający. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Maryla Marinowska-Gleń, promotor rozprawy pani profesor Bożena Dobrzycka. Stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Stefania Antonowicz. Promotor rozprawy pan doktor habilitowany Jarosław Daniluk. Serdecznie gratuluję Państwu, bardzo dziękuję magnificencjo, dziękuję pięknie dziekanom i chcę, żebyśmy teraz poznali, jakie emocje towarzyszą Państwu i zapraszam tutaj Państwa reprezentanta, czyli panią doktor habilitowaną Ewelinę Pichtel w imieniu właśnie wszystkich nominowanych. Magnificencjo rektorze, Państwo prorektorzy, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem wyjątkowym. Odbierając dziś dyplomy potwierdzające uzyskanie przez nas stopni doktora i doktora habilitowanego, osiągamy niezwykle istotny etap na drodze naszego rozwoju naukowego. Jest to również chwila, w której patrzymy wstecz na naszą dotychczasową ścieżkę naukową i życiową. Ścieżkę, która nie zawsze była prosta. Czasami była wyboista, pełna trudności i ciężkich do pokonania przeszkód, niekiedy wymagająca przeciwstawienia się ograniczeniom finansowym czy presji czasowej. Równocześnie jednak była to droga pełna satysfakcji i odkryć.
pełna fascynujących wyzwań, wzbudzających w nas nieustanne zainteresowanie i ciekawość, która napędzała nas do nieprzerwanego pogłębiania wiedzy i szukania odpowiedzi na kolejne pytania. Droga nasza nie była jednak podróżą samotną. Przez lata naszej pracy otrzymywaliśmy wsparcie zarówno ze strony uczelni, jak i naszych promotorów i mentorów, a także naszych rodzin i przyjaciół. Z tego też powodu w imieniu wszystkich dzisiaj promowanych chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do efektów, które dziś świętujemy. Chciałabym skierować szczególne słowa podziękowania do władz uczelni, które stworzyły stymulujące i sprzyjające środowisko akademickie. Uniwersytet był dla nas nie tylko miejscem nauki i pracy, ale również przestrzenią, w której dzieliliśmy się pomysłami i inspiracjami. Równocześnie wsparcie finansowe i administracyjne Uniwersytetu umożliwiły nam prowadzenie naszych badań, a bez tego zaangażowania i inwestycji w naukę wiele z naszych osiągnięć nie byłoby możliwych. Dziękujemy również naszym promotorom i mentorom za ich wkład w nasz rozwój naukowy. To dzięki nim byliśmy w stanie pogłębiać naszą wiedzę, stawiać czoła wyzwaniom naukowym, zostaliśmy wprowadzeni w świat zawodowej nauki, nauczeni umiejętności badawczych i pobudzani do krytycznego myślenia. Nie możemy również zapomnieć o naszych bliskich, rodzinach i przyjaciołach. Wasze wsparcie emocjonalne, zrozumienie i nieustające dążenie do naszego sukcesu były nieocenione. Równocześnie pozwolę sobie życzyć nam, wszystkim promowanym, aby nasza droga rozwoju naukowego nie była drogą, która się kończy. Życzę, aby nasza determinacja i pasja napędzała nas do dalszych osiągnięć, do odkrywania nowych obszarów nauki i do podejmowania wyzwań, których jeszcze nie było. Niech nasze zdobyte stopnie naukowe staną się nie tylko wyróżnieniem dla nas samych, ale przede wszystkim narzędziem służącym do rozwiązywania problemów społecznych oraz budowania lepszej przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za te ciepłe, piękne słowa wobec społeczności akademickiej, naszej wspólnoty i magnificencjo proszę o oficjalne zakończenie naszej uroczystości. Sprzęt się psuje, więc czas skończyć. Szanowni Państwo, to był wspaniały, radosny dzień i radosna uroczystość. Myślę, że te słowa, które wypowiedziała przed chwilą pani doktor, już nie doktorantka, o tym, że ta kariera powinna być dalej kontynuowana, to jest olbrzymie moje życzenie dla was wszystkich. Oczywiście życzę sukcesów zawodowych, ale także życzę wam spełnienia marzeń osobistych, tego, żebyście byli szczęśliwi, żeby ta nauka była ważnym dodatkiem, ale żebyście byli szczęśliwymi ludźmi. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję Państwu. Thank you.
zostają, już państwo doktorzy zostają, do wspólnego zdjęcia na hura podrzucimy czapki. Na trzy, proszę państwa, będzie countdown, 3, 2, 1. Tak, to jeżeli część naszych profesorów już opuści aulę, poprosimy państwa z tyłu, abyście przeszli tutaj do pierwszych rzędów, wtedy zdjęcie będzie w pełni atrakcyjne, wszyscy będą mogli się na nim rozpoznać, zobaczyć, będzie to wspaniała pamiątka dla państwa. Nie zapominamy o tym, że nad państwa głowami są piękne żyrandole. Inni chcielibyście państwo szukać drabiny, żeby zdejmować później te birety. Będzie to na pewno zabawne, ale chcemy tego państwu oszczędzić. Także podrzucimy te birety z radością, ale niezbyt tak wysoko, szczególnie państwo, którzy są pod żyrandolami. Zapraszamy tak państwa z tyłu tutaj do pierwszych rzędów. Są prośby o próbę, ale wtedy już będzie panował chaos, także liczę na państwa, że bez próby pójdzie nam fantastycznie. Później zapraszamy również do zdjęcia na zewnątrz, od strony ogrodów. Będziecie mieli wspaniałą pamiątkę. Chyba nie pada, już się upewniam. Nie, nie pada, także jak najbardziej. Czy fotografowie są gotowi? Czy państwo jesteście gotowi? Jeszcze nie? To jeszcze 20 sekund. Czyli odliczam ja 3, 2, 1 i na 1 państwo podrzucacie, tak? Wszyscy słyszą? Świetnie. No dobrze. Żeby nie przedłużać, bo jesteście państwo już zmęczeni. 3, 2, 1! Brawo dla państwa, jesteście wielcy. Proszę państwa, jeszcze bardzo ważna kwestia techniczna. Togi oddajemy na dole w szatni, tak? Upewniam się, na dole w szatni oddajemy togi, ale...